Proszę Państwa, to była kolejka pięknych goli w PKO BP Ekstraklasie i takie piękne gole padały na przykład na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, gdzie Lech Poznań ograł Lechię Gdańsk 2-0. Goli nie strzeliła niestety Warta, która przegrała z Radomiakiem w wyjazdowym meczu 0-1 w kuriozalnych okolicznościach. Kuriozalnych dlatego, że naprawdę już niewiele brakowało drużynie Piotra Tworka do remisu. I o tych meczach i generalnie o sytuacji w obu poznańskich klubach będziemy dzisiaj dyskutować razem z moimi gośćmi, a są z nami Marcin Pawlicki z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I Bartosz Aleksandrowicz z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W związku zresztą też się ostatnio przecież dużo działo. Dzień dobry, Bartku. Witam serdecznie. Panowie, zacznijmy sobie dyskusję od Lecha Poznań, no bo to jest ten mecz świeższy, to po pierwsze, a po drugie temat nieco przyjemniejszy, bo potem przejdziemy do Warty i pewnie tych pozytywnych wniosków będzie troszeczkę mniej. Lech Poznań wygrywa z Lechią Gdańsk. Mówił Maciej Skorża przed tym spotkaniem, jak bardzo podoba mu się bycie na pozycji lidera, no to Lech Poznań cały czas tym liderem pozostaje, a co więcej zdołał wygrać mecz z zespołem z czołówki piłkarskiej Ekstraklasy i zrobił to, mam wrażenie, bez bólu, bez ryzyka, no bo Lech Poznań przeważał od początku do końca, właściwie nie było ani jednego momentu w tym meczu, poza strzałem Durmusza przy wyniku 0-0, kiedy mogłoby się wydawać, że drużyna Macieja Skorży nie ma kontroli nad meczem. Tak naprawdę od początku do końca to była dominacja kolejorza. Bartku, jaką ty masz opinię na temat tego występu drużyny kolejorza? No było to jednostronne widowisko, bo tak naprawdę grała tylko jedna drużyna, ale nie dlatego, że jedna drużyna była mocna na tyle, żeby przytłamsić, ale też na tyle dlatego, że Lech całkowicie zneutralizował to, w czym Lechia jest silna. Tak naprawdę Lechia drugim zespołem jest po Krakowi, która przy Bułgarskiej nie oddała strzału w tym sezonie. Wcześniej Radom oddał tylko jeden strzał, także widzimy, że Lech świetnie się prezentuje i potwierdził Lech to, że potrafi zagrać bardzo skutecznie w ofensywie, aczkolwiek tutaj można by się przyczepić, no bo kilka tych ładnych, koronkowych akcji też mogła być wykończonych celnym strzałem i być może kolejnymi bramkami, ale Lech też jest bardzo konsekwentny i bardzo skuteczny w defensywie. Nie pozwala rywalom rozwinąć swoich skrzydeł, nie pozwala zagrozić swojej bramce. No i to jest chyba tą główną przyczyną, dlaczego te mecze w Lecha w Poznaniu są na razie tak jednostronne. Marcinie, a twoja opinia na temat tego meczu? Chyba najbardziej bezrobotną osobą na stadionie był Mikkel van der Hart, no bo na jego bramkę nie został oddany ani jeden celny strzał. Tak, dokładnie. Mogę tylko powtórzyć to, co powiedział Bartek. No, zauważalna jest naprawdę świetna organizacja gry Lecha przede wszystkim. Przede wszystkim też w defensywie. No, tak jak już Bartku wspomniałeś, tak? Radomiak nic wielkiego nie stworzył, podobnie jak Krakowia, Lechia Gdańsk, żadnego celnego strzału. Zresztą ta powtarzalność jest także w meczach wyjazdowych, bo jak spojrzymy, to Lech stracił tylko dwie bramki i to dwie z rzutów karnych, jeden taki, no, powiedzmy, lekko kontrowersyjny. Natomiast tak, wracając do meczu tutaj wczorajszego z Lechią, no tak, ja miałem wrażenie w ogóle, że ta Lechia troszeczkę jakby nie dojechała tutaj na ten mecz. Wszyscy się spodziewaliśmy jakiegoś takiego troszeczkę fajniejszego widowiska. Tymczasem no gdańszczanie, którzy tutaj byli, przyjechali jako wicelider, no rozczarowali. Przypomniał mi się nawet też mecz z rundy wiosennej, gdzie troszeczkę pogrążony w kryzysie Lech Dariusza Żurawia wygrał z Lechią 3-0, ale tamto zwycięstwo niestety nie zwiastowało końca kryzysu. Natomiast no tutaj co się dało zobaczyć, to naprawdę fajna, konsekwentna gra. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, nie ma jeszcze może takich fajerwerków. To zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. Tutaj można żałować, że Żao Amaral nie strzelił bramki, Jakub Kamiński miał też świetną okazję, ale myślę, że na takie zwycięstwa 4-5-0 jeszcze troszeczkę poczekamy. Na razie cieszmy się z tego, co mamy. Nie bądźmy pazerni na początku sezonu. Chyba nikt z nas po tak fatalnym poprzednim sezonie nie spodziewał się, że po 5 meczach będziemy mieli 13 punktów.
Ale rzeczywiście, jeżeli czegoś Lechowi Poznań brakowało w tym meczu, to jeszcze większej pazerności, a może nawet nie pazerności, a po prostu skuteczności, no bo tych sytuacji trochę Lech Poznań sobie stworzył. Ale porozmawiajmy o bramkach, które padły w tym meczu, no bo one rzeczywiście piękne i w obu udział wziął Nika Kwekweskiri, czyli piłkarz, na którego postawił od pierwszej minuty trener Maciej Skorża, ściągając z boiska Pedro Tibę. Wydawałoby się, że postać nie do ruszenia, a jednak Tiba usiadł na ławce rezerwowych. Kwekweskiri najpierw otwierające podanie przy akcji bramkowej prostopadłe do Amarala, który z kolei dośrodkował, no i potężnie uderzył Mikel Iszak, no a potem już w drugiej połowie Gruzin bezpośrednio uderzył, to on był autorem gola, bezpośrednio uderzył z rzutu wolnego. Jak ty, Bartku, oceniasz ten występ Niki Kwekweskiriego i jak ci się podobały te bramki, które udało się strzelić Lechowi Poznań w tym meczu? No akurat Kwekweskiri w tym meczu zrobił liczby, ale jeżeli spojrzymy tak na występ tego zawodnika, no to na początku, w pierwszej połowie do czasu zdobycia pierwszej bramki on popełnił kilka błędów. Miał taką jedną stratę, po której Lechia mogła wyprowadzić groźną akcję, mogła ją lepiej wówczas wykończyć i kto wie, jakby się wszystko potoczyło. Kwekweskiri imponował mi we wcześniejszych meczach, kiedy wchodził na boisko, zwłaszcza w niecieczy, kiedy pojawił się na placu gry, no i był jak profesor tam, gdzie trzeba było, żeby był jakiś Lechita, tam był właśnie Kwekweskiri, przerywał akcję rywali, rozpoczynał naszą akcję, uspokajał grę, kontrolował ten rytm gry kolejorza. Wczoraj tego było trochę mniej, natomiast no, zaczął dobrym podaniem, tak naprawdę nie wiem, czy to nie był jego taki pierwszy dobry pas w tym meczu, właśnie do João Amarala przy pierwszej bramce, no i tutaj każdemu z tej trójki, która brała udział w tej akcji, należą się duże brawa. Kwekweskiri za to, że naprawił swój błąd, że uruchomił Amarala. Amaralowi za dostrzeżenie Mikaela Iszaka, co też nie było przypadkowe, bo nasz kolega Damian Smyk też zauważył słusznie na Twitterze, że trzykrotnie spoglądał w trakcie akcji Amaral w momencie, kiedy ruszył do piłki, kiedy ją przyjął i jeszcze przed zagraniem, gdzie jest Mikael Iszak. No i dokładne dogranie i uderzenie Mikaela Iszaka to też nie jest taka łatwa sztuka. Nie zawsze się udaje tak soczyście uderzyć z pierwszej piłki, kontrująco nabiegając na tą futbolówkę. No nie dał tutaj szans Duszanowi Kuciakowi. Druga rzecz, mówił Mikael Iszak po tym spotkaniu, bo rozmawialiśmy z nim w strefie mieszanej, że to było tyle ryzykowne uderzenie, że albo piękny gol i bez szans dla bramkarza, albo piłka gdzieś daleko i wysoko w trybuny i taka lekka kompromitacja dla napastnika. Na szczęście udała się ta pierwsza opcja. Tak jest. Albo trafi w bramkę do piłki nożnej, albo trafi w bramkę do rugby. Tak z reguły wyglądają te uderzenia. Na szczęście tym razem spełniło się to pierwsze. No, druga bramka też wywalczona przez Mikaela Iszaka, bo poszedł do takiej bezpańskiej, długo zagranej piłki, bodajże przez Van der Harta. No i gdzieś tam o tyle skutecznie powalczył, że tak naprawdę nie walcząc o piłkę został sfaulowany przez chyba Malocza. No i rzut wolny wykonany przez Kwekweskiriego, wydawało się, zwłaszcza po poprzedniej kolejce, mogli tak myśleć lechiści, że uderzać będzie Barry Douglas, no a tutaj Kwekweskiri pokazał, że też dysponuje soczystym, celnym uderzeniem. Sporą robotę zrobił tutaj też taki mały murek utworzony przez dwóch lechitów przed tym właściwym murem Lechi, który trochę ograniczył pole widzenia. Tam Duszan Kuciak miał też trochę pretensje, że ten mur był za blisko, że on się rozbiegł w kierunku muru Lechi, a wiemy, że przepisy są takie, że musi być metr odległości od muru obronnego w tej chwili. No ale tak naprawdę, jeżeli Duszan Kuciak miałby mieć w tej sytuacji do kogoś pretensje, no to tylko do swoich kolegów w pierwszej kolejności za to nieprzepisowe zagranie w niegroźnej sytuacji, no i w drugiej kolejności za to, że to tak naprawdę oni się przybliżali tym murem, więc trudno, aby sędzia tutaj miał odgwizdywać przewinienie lechitów, bo to lechiści przekroczyli linię wyznaczoną tym sprayem przez sędziego Jakubika, przez to znaleźli się bliżej, no i przez to też później ograniczyli trochę pole widzenia Kuciakowi. Jeszcze Marcina zapytamy o wrażenia po tych bramkach. No, jedno je na pewno łączyło, to to, że były niezwykle efektowne. Pewnie jeśli chodzi o rywalizację, o gola kolejki, no to z tym trafieniem Jeboa trudno rywalizować, natomiast kibice przy Bułgarskiej też zobaczyli efektowne trafienia. No tak, jak najbardziej, bo tak jak wspomnieliśmy, mecz nie był może jakimś tam porywającym widowiskiem, natomiast tak, bramki były bez wątpienia ozdobą
tego spotkania. Myślę, że bramka Ishaka, no to taka też troszeczkę typowa dla niego, bo on już takie bramki w Lechu zdobywał. Jeżeli chodzi o Nikę, no już parę razy przymierzał się do rzutów wolnych w poprzednim sezonie z różnym skutkiem. Natomiast no tutaj przymierzył fantastycznie. Oczywiście gdzieś tam może delikatny błąd Kuciaka chyba był, tak? Bo to troszeczkę był jego róg, jego słupek. Natomiast no, uderzył przy samym słupku niezwykle mocno. Myślę, że też do końca bramkarz Lechi nie wiedział nawet może kto podejdzie do tego rzutu wolnego, bo gdyby Barry Douglas podchodził, pewnie by piłka poszła w drugi róg nad murem. Dlatego też stąd też taka troszeczkę spóźniona interwencja bramkarza. Natomiast tak, no gole piękne. Ja myślę, że tak tutaj jeszcze wracając do Niki Kwekweskiriego, no odpłaca się trenerowi przynajmniej tym meczem za to, że dał mu szansę, bo przypomnij mi, że Gruzin był wypożyczony. Mało kto się spodziewał, że zostanie na kolejny sezon, ale trener Skorża, zresztą przychodząc do Lecha, wspomniał, że on bardzo dobrze znał tego zawodnika, ponieważ trener Skorża był przymierzany kiedyś do reprezentacji Gruzji i zdążył ją sobie troszeczkę lepiej poznać, lepiej rozpracować i dobrze znał tego zawodnika, wiedział, co on może dać drużynie, dlatego też dał mu szansę w postaci jakby przedłużenia tej umowy i widzę, że no, na razie to chyba rzeczywiście bardzo dobre posunięcie. Tak swoją drogą, no to bardzo dobry występ Niki Kwekweskiriego. Również zachwycamy się formą João Amarela, który prezentuje się znakomicie na boisku. Wczoraj napisałem takiego tweeta, że w Lechu Poznań w tej chwili błyszczą piłkarze, którzy są wyrzutami sumienia poprzedniego szkoleniowca Dariusza Żurawia, no bo ani z Amaralem nie złapał wspólnego języka, delikatnie mówiąc. Kwekweskiriemu właściwie nie dał szans. Trudno to jakoś, Bartku, logicznie wytłumaczyć. Halo, Bartku, słyszymy się? Cięło nam, Bartka, takie uroki internetu. No to może, Marcinie, ciebie zapytam. Dwa wyrzuty sumienia w drużynie Lecha Poznań. Dwa wyrzuty sumienia Dariusza Żurawia w drużynie Lecha Poznań w tej chwili błyszczą, pokazują fantastyczną dyspozycję. Że w ogóle ta historia obu zawodników troszeczkę, jednak troszeczkę różna, tak? Bo o João Amaralu, co może niektórzy już nawet zapomnieli, że jest taki piłkarz w Lechu, bo przecież półtora roku na wypożyczeniu grał w Portugalii. Ja też się kiedyś zastanawiałem, bo ten zawodnik bardzo mi się podobał, szczególnie jak przyszedł na początku pracy Iwana Dżurdziewicza, miał świetne te pół sezonu. Potem wiadomo, no, trener Dżurdziewicz został zwolniony. Koncepcja z trenerem Nawałką nie wypaliła i też wielu piłkarzy obniżyło loty, obniżyło swoją wartość. Natomiast ja zapamiętałem go z bardzo dobrej strony i uważam, że powrót João Amarala do Lecha i w to, jakie jest teraz w formie, to jest coś takiego jak dobry transfer tak naprawdę, a to przecież żaden transfer, tak? To jest tylko powrót z wypożyczenia. Czy to wyrzut trenera Żurawia? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że też okoliczności, przynajmniej te oficjalne, były takie, że przecież piłkarz chciał być w Portugalii ze swoją żoną, która się spodziewała dziecka. Najwyraźniej to tacierzyństwo dobrze chyba służyło. Amaralowi za bardzo nie chciał wracać do Poznania. W każdym razie najważniejsze, że wrócił i najważniejsze, że chciał wrócić i chce grać i to pokazuje na boisku. Jeśli chodzi o Nikę, no faktycznie szans dostawał małą. Dlaczego? To chyba najlepiej sam trener wie, dlaczego tak rzadko stawiał na tego zawodnika. Ja myślę, że jeszcze na jakąś taką gruntowną ocenę poczekajmy jeszcze na najbliższe tygodnie. Zobaczymy, co jeszcze reprezentant Gruzji może dać Lechowi. No ale cieszmy się, że obaj zawodnicy są po prostu w Lechu. To jeszcze, Bartku, wrócimy do ciebie. Dwa wyrzuty sumienia trenera Dariusza Żurawia. Nie wiem, czy ty się zgadzasz w ogóle z taką opinią. Czy zasadne jest krytykowanie poprzednika Macieja Skorży za to, że nie korzystał w dostateczny sposób z panów Amarala i Kwekweskiriego? Bo ja przypomnę, że zanim Amaral odszedł z Lecha Poznań i poszedł na to słynne wypożyczenie do Paco de Ferreira, no to też nie grał za dużo w Lechu Poznań pod skrzydłami Dariusza Żurawia.
No tak, no Amaral nie pasował do koncepcji trenera Żurawia i tu na pewno kamyczek do ogródka trenera, byłego trenera Lecha, obecnego trenera Zagłębia trzeba wrzucić, no bo nie potrafił znaleźć pomysłu na tego zawodnika, a zwłaszcza w momencie, kiedy wiemy w jakiej był sytuacji, no taki zawodnik z takim potencjałem na pewno byłby Lechowi przydatny. No i tutaj można się przyczepić względem trenera Żurawia. W przypadku Kwaśniewskiego no troszkę mniej bym się czepiał ze względu na to, że trener Żuraw też dysponował tym arcymocnym środkiem pola z Tibą, z Karszlomem, wcześniej z Moderem. No i tutaj wejście jakiegokolwiek środkowego pomocnika naprawdę musiałoby być spowodowane tym, że ten zawodnik jest dwa razy lepszy. No trudno było gdzieś tam w poprzednim sezonie posadzić Pedro Tibę i dać większą szansę Kwaśniewskiemu. No na pewno też trzeba pamiętać o tym, że trener Żuraw nie do końca chciał Kwaśniewskiego zatrzymywać, a kiedy on się pojawiał na boisku, chociażby bodaj chyba w Pucharze Polski, w meczu z Radomiakiem, potem w meczu ligowym, no to było widać, że to jest zawodnik o dużych umiejętnościach. No i o ile można było gdzieś tam zrozumieć jeszcze to, że on dostawał mniejszą szansę gry, no tyle troszkę bardziej dziwiło to, że trener Żuraw nie widział dla niego miejsca w Lechu na przyszły sezon. No zmieniło to dopiero przyjście trenera Macieja Skorży, jak już wspomnieliście, no trener, który dobrze znał Kwaśniewskiego, no bo gdzieś tam już sądował pod kątem pracy w reprezentacji Gruzji tego zawodnika, no wiedział, czego się po nim spodziewać, no i możemy się tylko cieszyć, że Kwaśniewski ostatecznie został w Lechu Poznań, no a ja wczoraj tak sobie pomyślałem w momencie, kiedy Kwaśniewski strzelał bramkę, że kiedy speaker Grzegorz Surdyk wywołał imiennika, no to pierwsze co, to pomyślałem Dzalamidze, ale tego Gruzina już w Lechu nie ma, jest Nika Kwaśniewski. No i Nika Kwaśniewski wszedł na boisko kosztem Pedro Tiby. Jak panowie myślicie, Marcinie, może ciebie poprosimy o opinię na temat posadzenia na ławce według wielu największej gwiazdy tej drużyny i najlepszego piłkarza tego zespołu. Trener Maciej Skorża pytany na konferencji prasowej o to, czy to była trudna rozmowa z Pedro Tibą, podkreślał, że rzeczywiście no, Pedro przeżył trochę to, że nie wyszedł w tym meczu na pierwszą jedenastkę, ale zrozumiał. Natomiast zawsze są to ruchy trudne i wymagające przede wszystkim takich umiejętności socjologicznych od trenera. No zgadza się. Pedro Tiba na pewno jako no, podstawowy, czy właściwie lider tak, tego zespołu, no, musiał przeżyć fakt, że mecz zaczyna od ławki rezerwowych. Nietypowa dla niego sytuacja. Nie każdy, nawet piłkarz, potrafi sobie z czymś takim poradzić. Ale też trener Maciej Skorża powiedział, że to jest bardzo inteligentny, bardzo mądry piłkarz i na pewno sobie też jakoś to w głowie poukładał. Umówmy się, kadra Lecha jest bardzo szeroka, nie ma już tego drugiego frontu, czyli europejskie puchary. Tak naprawdę o Pucharze Polski ja w ogóle nie mówię, bo nigdy nie uważałem to za jakiś taki dodatkowy front, bo to jest naprawdę kilka meczów, z czego 2-3 się często gra ze słabszymi rywalami i trener musi gdzieś tych piłkarzy wpuścić na boisko. Tak? No, trudno, żeby tam sprawdzał w rezerwach, zresztą za chwilę to będzie niemożliwe. Za chwilę się okaże też, że całkiem ciekawe nazwiska znajdą się poza 20-osobową kadrą, bo przecież mamy za chwilę będziemy mieli nowych dwóch piłkarzy, tak? I trener no musi dać szansę innym zawodnikom. Też w ten sposób pokazał trener Skorża, że nie ma tak piłkarzy tak zwanych, nazwijmy to, nietykalnych, tak? Że może się i zdarzyć, że Mikael Iszak usiądzie na ławce i na przykład od pierwszej minuty zagra Artur Sobiech, kto wie, czy może też nie będzie kiedyś takiej sytuacji. Zresztą jak póki co trener Skorża też się broni swoimi decyzjami, bo kto by nie wszedł na boisko, daje jakość. Czy wchodzi on w drugiej połowie, czy zaczyna mecz od początku, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o Nice, czy nawet Iwan Milicz całkiem bardzo pozytywny występ zanotował, daje też dużą wartość, dużą jakość do tego zespołu. Dlatego póki co decyzje trenera Skorży się bronią i dobrze, że jest, dobrze, że daje po prostu pograć innym zawodnikom, bo dobrze, że w ogóle jest 5 zmian,
bo kiedyś jak były trzy zmiany, to pewnie ci piłkarze jeszcze mniej by mieli okazji do grania. W każdym razie, no mówię, decyzje trenera Macieja Skorży póki co są trafione i trener się broni. Bartku, twoim zdaniem słusznie Maciej Skorża posadził na ławce Pedro Tibę i postawił na Nike Kwekwe Skiriego. Oczywiście to się potwierdziło na boisku, ale zawsze jednak wsadzanie na ławce w takim meczu jeszcze jak z Lechią, dość istotnym z perspektywy Lecha Poznań i podstawowej postaci, jest pewnym ryzykiem. No to pokazuje też, jaką mocną pozycję ma trener Maciej Skorża. Odważny to był ruch, ale ruch, który był w pełni według mnie uzasadniony, no bo Lech dysponuje arcy mocnym środkiem pola. Jeżeli byśmy spojrzeli na tych sześciu środkowych pomocników, trzech zawsze występuje. Gdyby patrzeć na tą drugą trójkę, no to ona pewnie by w niemal wszystkich klubach ekstraklasy znalazła swoje miejsce w podstawie, no bo możemy tak mówić w tej chwili o tej rywalizacji Feskiriego z Tibą, no ale mamy też przecież jeszcze na ławce Radosława Morawskiego, mamy Daniego Ramireza, którzy też dysponują ogromną jakością, no i ta jakość predysponuje też Macieja Skorży do tego, aby rotować zawodnikami, aby tutaj dawać szansę. To jest bardzo istotne, no bo Lech gra tak naprawdę na jednym froncie, też podobnie jak Marcin, nie za bardzo bym tutaj liczył jako drugi front Puchar Polski, bo to jest bodajże chyba tylko jeden czy dwa mecze jesienią, więc w ogóle tego nie bierzmy pod uwagę, no i tutaj kluczem do tego, aby ten zespół dobrze funkcjonował, będzie właściwe zarządzanie zespołem, właściwe zarządzanie poszczególnymi zawodnikami, tak aby każdy z nich miał swoją szansę, aby każdy z nich też był świadomy swojej pozycji, ale otrzymywał możliwości gry. Więc gdzieś tam te rotacje musiały się rozpocząć. Akurat trafiło tak, że zaczęło się od Pedro Tiby. Odważnie, no ale też jeżeli byśmy spojrzeli, no to chyba tutaj pozycja Pedro Tiby właśnie w tej trójce pomocników była najmniej pewna po tych pierwszych spotkaniach, bo Amaral prezentował się bardzo dobrze. Prezentował się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o swoje zadania Jesper Karlström. On ma te zadania bardziej defensywne, więc jego nie widzimy w ofensywie, ale on robi dużą pracę właśnie w destrukcji. No a z drugiej strony właśnie Nika Kwekwe-Skiri to jest też taka postać, która gdzieś taką piłkarską charakterystyką najbardziej pasuje pod pozycję Pedro Tiby. Stąd ta zmiana. Dobrze, jeżeli faktycznie tak jest, jak trener Skorża powiedział, że Pedro zareagował dobrze, przyjął to posadzenie na ławce, no i widzieliśmy potem, jak wszedł na boisko, że też no był to ten Pedro Tiba, którego znamy, który spokojnie potrafił prowadzić piłkę, potrafił mijać rywali, gdzieś tam kontrolować rytm gry Lecha. No i jeżeli taka każda zmiana będzie się tak kończyła, że jeden zawodnik wchodzący robi kluczowe podanie, strzela bramkę, drugi, który siada na ławce, akceptuje tę rolę w danym spotkaniu, wszystkim to wchodzi na dobre, no jeżeli tak to się będzie wszystko układał, no to niech się zmienia wiele w Lechu, niech Lech ma jak najwięcej tych zawodników ogranych i zawodników, którzy w każdej chwili, kiedy się pojawią na boisku, mogą zmieniać losy spotkania. To porozmawiałem jeszcze o innych ważnych wydarzeniach z ubiegłego tygodnia, no bo ta kadra Lecha Poznań powoli nam się chyba ukształtowała, no i możemy powiedzieć, że jest już pełna. Długo narzekaliśmy na to, że nie ma skrzydłowego, że nie ma lewego obrońcy, który mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Barym Douglasem. No to zarówno na jedną i na drugą pozycję piłkarze już właściwie w Lechu Poznań są. Kadra gotowa waszym zdaniem do tego, żeby bić się o Mistrzostwo Polski, Marcinie? Tak, jak już wspomniałem wcześniej, kadra przede wszystkim jest bardzo liczna, no ale też bardzo wartościowa. Chyba nawet możemy w tej chwili żałować, że Lech jednak nie gra w tych europejskich pucharach, bo myślę, że spokojnie wystarczyłoby zawodników, żeby grać w obu rozgrywkach. Generalnie ja tak osobiście nie odczuwałem takich tych braków transferów, tych braków na skrzydłach. No oczywiście można by jeszcze 4-5 zawodników ściągnąć. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście by już poprawiło jakość zespołu. Wiadomo, też sezon jest długi, będą kartki, będą kontuzje. Natomiast uważam, że po przyjściu Adriana Balua i teraz będziemy mieli za chwilę obrońcę portugalskiego Pedro Reboco i w tej sytuacji, no faktycznie na każdej pozycji trener Skorża ma po dwóch, a nawet na niektórych nawet więcej zawodników, więc
Mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, niektórzy zawodnicy nie znajdą się nawet w kadrze meczowej. To akurat jest całkiem możliwe. A ja w kontekście tych nowych transferów w wykonaniu Lecha Poznań chciałbym Ciebie, Bartku, zapytać o opinię, czy nowy lewy obrońca może posadzić na ławce Barrego Douglasa. A pytam o to dlatego, że forma Barrego Douglasa na początku tego sezonu troszeczkę odstaje od tego, co prezentuje cała drużyna Lecha Poznań. No tak, no to jest taki transfer, który nazwałbym szybką reakcją na to, jak się Barry Douglas prezentuje, na ten stan posiadania, który mamy, bo Barry jest jedynym lewym obrońcą i widzimy, że to nie jest stuprocentowy gwarant tego, że to będzie najwyższa forma, będzie błyszczał, będzie topowym lewym obrońcą w całej lidze. Mamy dla niego konkurencję, no i konkurent, który może szybko wejść w buty Barry'ego Douglasa i zająć jego miejsce w pierwszym składzie. To jest też istotny transfer, jeżeli spojrzymy na to, jak Lech buduje kadrę, bo to jest transfer zawodnika, który może wejść do pierwszego składu, który jest transferem gotówkowym, bo to też się Lechowi do tej pory często nie zdarzało. Raczej jak szukaliśmy zmiennika, to może kogoś wypożyczymy, a to może kogoś bez kontraktu. Tutaj Lech sięga do kieszeni, Lech wyciąga zawodnika, którego gdzieś tam już wcześniej obserwował, no i zobaczymy, jak to się ułoży. Ja bym nie wykluczał też sytuacji, w której zagra i Reboko, i Barry Douglas, którego można ewentualnie przesunąć wyżej, no bo wiemy, że największe atuty Barry'ego Douglasa mamy w ofensywie, świetne dośrodkowania, z których mogą korzystać napastnicy, także nie wykluczałbym sytuacji, w której Barry Douglas gdzieś tam będzie przesuwany troszkę wyżej na skrzydło, tym bardziej, że no tutaj jeżeli chodzi o skrzydłowych, no to troszkę brakuje nie tyle liczebności, co jakości zawodników. Mamy Kubę Kamińskiego, będziemy mieli nowego skrzydłowego, oprócz tego mamy Michała Skurasia, który tak no, gra ciekawie, widać go na boisku, no, ale on nie ma tej efektywności. No i mamy Jana Sykorę, który no nie wiem, czy będzie dostawał jeszcze szansę, żeby się gdzieś przełamać, żeby udowodnić swoją wartość w Lechu. W całej tej kadrze kolejorza w tej chwili brakuje mi tak naprawdę tylko jakiegoś jeszcze powiewu świeżej krwi, jeżeli chodzi o młodość, bo mamy na dobrą sprawę w tej chwili trzech młodzieżowców, z czego nie wiemy, jak się potoczy dalej sytuacja z Filipem Marchwińskim, bo tam też były doniesienia, co przyznawał zresztą trener Skorża, że on może jeszcze w tym okienku zmienić pracodawcę, może wyjechać z Polski. No a pamiętajmy, co prawda tak marginalizowaliśmy ten Puchar Polski, ale pamiętajmy, że tam jest wymóg dwóch młodzieżowców, no i mając dwóch młodzieżowców w kadrze, no to atakować Puchar Polski nie można, trzeba gdzieś tutaj jeszcze przynajmniej trzeciego, czwartego zawodnika w rotacji mieć jakąś alternatywę ustawienia, żeby zmieścić tego zawodnika, jeżeli coś by się odpukać stało Skurasiowi czy Kamińskiemu. No i trochę brakuje mi jakiegoś takiego właśnie świeżego na rybku z Akademii, który nie mówię od razu miałby wchodzić do pierwszego składu, bo to jest w tej chwili arcytrudne i nieuzasadnione w Lechu, ale brakuje mi takiego zawodnika, który pojawiłby się w kadrze meczowej, który dostałby swoje 10-15 minut, no ale też z drugiej strony rozumiemy trenera Skorża, bo wyniki są dobre, a też jeżeli spojrzymy na ten narybek w drugim zespole, no to na razie tak ciężko wskazać jakiegoś zawodnika, który by się tam szczególnie wyróżniał, który wybijałby się na tyle, żeby tę szansę w pierwszym zespole w warunkach meczowych dostać. Jeszcze Marcinie, ciebie zapytamy o to, czy ta kadra już jest gotowa, mówimy o tym, ale czy rzeczywiście dostrzegasz ten problem, o którym wspomniał Bartek? To znaczy, Lech zawsze słynął z tego, że wprowadzał młodzież do pierwszej drużyny i robił to świetnie. Dzisiaj mamy dwóch młodzieżowców, ale już takich w miarę doświadczonych. Mówimy o Kubie Kamińskim oraz Michale Skurasiu. No i niespecjalnie niestety widać, żeby ktoś kolejny z Akademii Lecha Poznań, kolejny z wychowanków jakoś mocniej dobijał się do bram pierwszego zespołu. Tak, to prawda. Ja przypominam sobie sytuację sprzed dwóch lat, kiedy wszedł ten przepis o konieczności obecności jednego młodzieżowca w składzie. I też przypominam sobie, że Lech potrafił mecze rozpoczynać z piątką młodzieżowców, z pięcioma zawodnikami poniżej 21 roku życia. Mało tego, były mecze, że kończyło nawet siedmiu. I niestety, jakby nie patrzeć, przez te dwa lata nastąpił no jednak duży regres, jeśli chodzi o ten przepływ zawodników
z akademii, z zespołów juniorskich do pierwszej drużyny. To widać, tak, bo za chwilę będziemy, tak jak Bartek wspomniał jeszcze o Pucharze Polski, ja faktycznie zapomniałem, że tam musi być dwóch zawodników, dwóch młodzieżowców. Za chwilę rzeczywiście Lech może stanąć przed problemem, który wtedy wówczas wydawał się wręcz nie do pomyślenia, bo ja nawet przypominam sobie, że kiedyś zadałem pytanie trenerowi Żurawiowi, czy zdarzyło mu się kiedyś, robiąc zmiany, liczyć tych młodzieżowców. Oczywiście to było pytanie trochę żartobliwie, bo zawsze na tym boisku trzech, czterech biegało. A teraz rzeczywiście niewykluczone, że kierownik drużyny będzie musiał czasami trenerowi podpowiedzieć: Maciej, uważaj, bo został nam tylko jeden młodzieżowiec na placu, tak? Albo że no nie możesz Kuby zmienić, bo nie mamy młodzieżowca, tak? Nie, no miejmy nadzieję oczywiście, że do takiej sytuacji nie dojdzie, natomiast uważam, że delikatny problem się jednak pojawił. Tych nazwisk w składzie z literką M, tak, jest coraz mniej, dlatego no coś pewnie w najbliższym czasie trzeba będzie z tym zrobić. Jestem osobiście bardzo ciekaw, jak Lech Poznań akurat ten problem rozwiąże, ale cieszmy się z tego, że jest to jeden z niewielu problemów, jakie w tej chwili przy Bułgarskiej mamy, no bo kadra wydaje się być skompletowana, wyniki dobre, Lech Poznań niepokonany w pierwszych 5 meczach sezonu, Lech Poznań liderem PKO BP Ekstraklasy. No trzymajmy kciuki, żeby ten stan utrzymywał się jak najdłużej, a najlepiej to po prostu do końca sezonu, no bo wiemy, o co chce kolejorz w tych rozgrywkach walczyć. Zamykamy zatem temat kolejorza, ale nie zamykamy jeszcze Fan Club Studio, no bo czas porozmawiać o Warcie Poznań i tutaj już pewnie nie będzie to tak przyjemna dyskusja. Zieloni przegrywają drugi mecz z rzędu. Blisko było remisu z Radomiakiem, Beniaminkiem, którego Warta swoją drogą rok temu pokonała w barażu o awans do Ekstraklasy. Radomiak musiał na Ekstraklasę przez wynik tego barażu poczekać rok dłużej. No ale teraz to Radomiak lepsze. Wygrywa 1-0, strzelając gola no, w doliczonym czasie gry, właściwie tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Zrelacjonuje nam ten mecz nasz reporter Paweł Jonik. Piłkarze Warty Poznań z drugą porażką w Ekstraklasie. Podopieczni Piotra Tworka przegrali na wyjeździe z Radomiakiem Radom 0-1 po golu w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania, było dla nas to trudne spotkanie, natomiast minuta nam zabrakło, żeby przynajmniej jeden punkt tutaj zdobyć. Nie udało się ustrzec błędów w ostatnim dośrodkowaniu pod naszym polem karnym. Przez całe spotkanie obie drużyny miały wyraźne problemy ze stworzeniem sobie dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Najlepszą z nich w 56 minucie zmarnował Leandro, którego strzał z rzutu karnego wybronił Adrian Lis. W samej końcówce meczu niemoc przełamał Radomiak, a konkretnie Mario Rondon, który zamienił na bramkę świetne dogranie Mejka Kawrota. Radomiak 1, Warta 0. Cieszę się, że przez całe 94 minuty, czy 93 minuty dążyliśmy do tego, żeby wygrać ten mecz. Widać było u zawodników taką, no też chęć zwycięstwa. Warta Poznań przez pełne 90 minut nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę gospodarzy. Pocieszeniem dla trenera Tworka może być postawa rezerwowych, w tym powracającego po kontuzji Michała Kopczyńskiego, który uspokoił nieco grę w środkowej strefie boiska. Po zmianach zaczęliśmy łapać rytm i to było widać. I wypracowaliśmy sobie bodajże 2-3 sytuacje, które można było lepiej rozwiązać. Niestety no jeszcze mamy braki i jeszcze mamy rezerwy w wykończeniu i to jest dla nas sygnał, że trzeba w dalszym ciągu na tym pracować. Następne spotkanie Warta rozegra w piątek w Grodzisku Wielkopolskim. Rywalem Zielonych będzie Jagiellonia Białystok. I tak to wyglądało. Bartku, czy to jest jakiś sygnał ostrzegawczy dla Warty Poznań? Dwa mecze przegrane z rzędu, tutaj porażka z Beniaminkiem, gdzie pewnie i trener Piotr Tworek i wszyscy ludzie w Warcie spodziewali się jednak rezultatu nieco lepszego. No, czy to jest jakiś sygnał ostrzegawczy, to będziemy też mogli mówić trochę więcej w piątek, kiedy na zakończenie tego pierwszego cyklu spotkań w Ekstraklasie Warta zmierzy się z Jagiellonią, no bo ten start, ten mecz z Jagiellonią będzie dużo bardziej chyba istotny według mnie niż mecz z Radomiakiem. Oczywiście tutaj ten mecz Warcie w Radomiu niezbyt wyszedł. No, brak celnego strzału mówi wiele o tym, jak Warta zagrała. No ale też no, niewiele zabrakło, żeby Warta jednak ten jeden punkt z Radomia wywiozła. Jeden punkt, który pewnie by satysfakcjonował warciarzy. Natomiast no, jeżeli spojrzymy na sytuację w tabeli, no to ona nie jest już tak dobra, jak to było w poprzednim sezonie. Wiemy, często się mówi,
mówi o tym, że ten drugi sezon jest dużo trudniejszy niż sezon debiutancki. Dopiero właśnie w tym drugim sezonie po awansie przychodzą problemy. W tej chwili Warta ma na koncie 5 punktów. Warta nieźle zaczęła, bo remisy z Pogonią, ze Śląskiem, potem zwycięstwo okazałe z Górnikiem Łęczna, który jednak, jak się okazuje, no nie może być jakimś tam wyznacznikiem formy. No zapowiadało to całkiem dobry sezon, całkiem dobry początek wykonania Warty. No i przyszły dwie porażki, w których można było grać zdecydowanie dużo więcej, no bo i ta Legia, która teraz zaoferowana grą w europejskich pucharach, osłabiona, mająca duże problemy kadrowe, była przeciwnikiem do ugryzienia, no i na pewno Radomiak. Radomiakowi trzeba oddać to, że to jest zespół bardzo dobrze zorganizowany. To jest zespół, który widać, że gdzieś tam kontynuuje to, co wypracował sobie w trakcie przygody w pierwszej lidze. No i zbiera tego owoce w tej chwili w Ekstraklasie. Warta swoje oczywiście też ma schemat wypracowany, ma swoją grę mniej więcej taką, jaką chciałaby prezentować gdzieś wytrenowaną. No nie zawsze może to pokazać w warunkach meczowych. Miejmy nadzieję, że kolejne mecze, nawet jeżeli nie będą się układać Warcie, no to jednak uda się do końca te punkty, które można zdobyć gdzieś tam utrzymać, wywalczyć, no bo jednak takie porażki w takim stylu jak w Radomiu, no, są bardzo bolesne, no i mogą oznaczyć swoje piętno. Miejmy nadzieję, że już w piątek Warta się przełamie, no bo jeżeli Warta by z Jagiellonią przegrała, no to może być taka sytuacja, że Warta ten pierwszy cykl meczów zakończy w strefie spadkowej. No i to już jest pewnie realna obawa. Miejmy nadzieję, że jednak uda się pozytywnie na to wszystko zareagować trenerowi Piotrowi Tworkowi. Marcinie, jakie twoje wrażenia po tym występie Warty Poznań w meczu z Radomiakiem? Jak już wspominałem, pamiętamy rywalizację w barażach, kiedy Warta Poznań wygrała i awansowała do Ekstraklasy, a Radomiak musiał obejść się smakiem. No to poczekali rok kibice w Radomiu i mają swój rewanż. Tak, to prawda. No, wydawało się, po roku czasu to już tam może mało kto będzie pamiętał ten mecz, ale chyba rzeczywiście w Radomiu bardzo dobrze go pamiętali, bo w jakich okolicznościach Radomiak odpadł z tej rywalizacji i nie awansował po dwóch rzutach karnych. Zresztą chyba oba, pamiętam, były na warze sprawdzane. No ale w każdym razie rzeczywiście w Radomiu była duża chęć takiego, nazwijmy to, rewanżu, chociaż to już zupełnie inne okoliczności. Natomiast co do samego meczu, no szkoda, no jak się traci bramkę w 92 minucie, to zawsze boli, bardzo boli. Myślę, że jakby Warta zremisowała 0-0, co też by było wynikiem sprawiedliwym, chociaż trzeba oddać, Radomiak miał też rzut karny, może tam te jedną, dwie sytuacje miał troszeczkę jednak więcej. Natomiast jak najbardziej remis był w zasięgu Warty. No i jakby było 0-0, pewnie dzisiaj byśmy nie mówili, czy mamy już do czynienia z kryzysem, czy to jest jakiś dzwonek ostrzegawczy, bo mimo wszystko, mimo tej porażki, ja jestem daleki jednak tutaj od określania właśnie jakichś tam używania słów kryzys czy coś podobnego. Mecz z Legią, nie chcę tak mówić, że ta porażka była troszeczkę wkalkulowana, bo tak się nie powinno też podchodzić do spotkań nawet z mistrzem Polski. Natomiast w do Barka uważam jednak, że Legia była jednak lepszym zespołem, wygrała zasłużenie i pewnie oczywiście, gdyby sędziowie uznali pierwszą bramkę Adama Zrelaka, może ten mecz też oczywiście inaczej by się potoczył, a to już jest historia. Natomiast wracając do Warty, do sytuacji w tabeli, no tak, no miejsce w tabeli nie jest zbyt okazałe. 5 punktów w 5 meczach też nie jest może jakiś imponujący bilans, ale też no przypomnijmy sobie Wartę, w jakim była miejscu rok temu. Oczywiście to jest inny zespół, mamy prawo od niego więcej wymagać. Też trzeba jednak wziąć pod uwagę, że remisy ze Śląskiem i z Pogonią, w jakich okolicznościach, prawda, wywalczony, też mają swoją wartość, więc chociaż to tylko był jeden punkt, to jednak to uważam, że to były bardzo dobre wyniki. No różna jest ta gra tej Warty. Są mecze dobre, bardzo dobre, przeplatane z przeciętnymi, tak jak to miało miejsce w Radomiu. Rzeczywiście mecz z Jagiellonią w piątek odpowie nam może na jakieś pytania właśnie, w którym miejscu jest ta Warta, czy ten mecz z Radomiakiem to może jakiś taki był wypadek przy pracy. Oczywiście w przypadku braku punktów z Jagiellonią to już nie będzie wesoło, tak? Bo faktycznie tę przerwę na reprezentację Warta może rzeczywiście spędzić w strefie spadkowej. Na razie spokojnie, mamy dopiero 5 kolejek za sobą i tutaj mówienie o
o tym, że ktoś już jest zagrożony, tak? Tak samo jak ta pozycja wicelidera, bo tu przecież wystarczy wygrać dwa mecze tak naprawdę już się w górze tabeli, czy dwa przegrać i niebezpiecznie spaść w dół. Także na razie spokojnie. No widać też, że Warta ma braki, bo no, troszeczkę ciszy o tych transferach, ale przecież tutaj widać, że w tej ofensywie przydałoby się troszeczkę pomocy. No z pewnością transfery Warcie Poznań są jeszcze potrzebne, ale tak wracając do samej gry Warty Poznań, no to mnie na miejscu Piotra Tworka martwiłyby dwie rzeczy. Po pierwsze, powtarzający się schemat przy stracie goli, to znaczy dośrodkowanie i uderzenie głową. To jest na pewno niepokojące, bo ma tutaj przy tego rodzaju bronieniu problemy drużyna Piotra Tworka. No a druga kwestia to pewna indolencja w ofensywie, no bo jednak no źle to wygląda, jeżeli zespół nie oddaje ani jednego celnego strzału na bramkę Beniaminka PKO BP Ekstraklasy. Bartku. Halo. Halo Bartku? Tak, przepraszam, mam jakąś awarię prądu. Nie słyszałem twojego pytania, jeżeli mógłbyś powtórzyć. Powtórzę. Dostrzegam dwa problemy w grze Warcie Poznań, które na miejscu Piotra Tworka by mnie niepokoiły. Z jednej strony to, że Warta regularnie traci gole po dośrodkowaniach i uderzeniach głową. To jest problem moim zdaniem numer jeden. A numer dwa, no, jeżeli nie oddaje się ani jednego celnego strzału na bramkę Beniaminka PKO BP Ekstraklasy, no to z gry ofensywnej również nie można być jakoś specjalnie zadowolonym. Jaka jest twoja opinia w tych dwóch tematach? No tak, no, no muszę się z tobą zgodzić. Powtarzający się schemat straty goli, no to jest na pewno rzecz niepokojąca, bo wówczas po tym widzimy, że zespół, nawet jeżeli pracuje nad tym, by tych błędów unikać, to jednak gdzieś cały czas te błędy popełnia. A to, że te gole tak padają, to też wynika z tego, że rywal, analizując wcześniejsze mecze Warty, widzi, że w tych miejscach jest luka, no i też to wykorzystuje. Także z jednej strony Warta może nad tym pracować, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że rywal, widząc, że Warta w tych miejscach, w tych sytuacjach błąd popełnia, będzie starał się też do tych sytuacji prowadzić i te sytuacje wykorzystywać. No jeżeli chodzi o indolencję strzelecką, no tutaj mecz meczowi jest zawsze nierówny, więc też nie ma co się odnosić tak dokładnie do tego braku celnego strzału. Ja bym raczej powiedział o tym, że generalnie te ataki Warty no nie wyglądały jakoś bardzo, bardzo optymistycznie. Tutaj widać pewien problem, no ale też wiemy, że Warta nie będzie nigdy zespołem, który będzie prowadził grę, który będzie miał nie wiadomo jak ofensywnych, jak kreatywnych zawodników, no trochę inaczej jest ta Warta w tej chwili zbudowana. Także tutaj troszkę mniej bym się tego obawiał, tym bardziej, że no jeżeli spojrzymy, mówiliśmy o Lechu, że nie daje sobie oddać celnego strzału na bramkę innym zespołom, to dużo lepszym. Jeżeli taka Lechia nie może oddać celnego strzału przy Bułgarskiej, no to też nie przesadzajmy, że Warta nie może oddać celnego strzału w Radomiu, gdzie Radomiak też pokazał, chociażby z Lechem czy w kolejnych spotkaniach, że to jest ten zespół bardzo dobrze zorganizowany. No i ten brak celnych strzałów Warty bierze się też z tego, jak grał Radomiak. Więc tutaj trochę mniej bym się obawiał. Myślę, że to już na pewno będzie poprawione w najbliższym meczu w piątek w Grodzisku. Zobaczymy, jak będzie z tymi dośrodkowaniami, bo jeżeli rywale widzą, że kolejny Warta ma po tych dośrodkowaniach problem, no to naturalnym jest to, że właśnie tędy będą szukać swojej szansy przeciwnicy w kolejnych spotkaniach na to, by też Wartę ukłuć, by też w ten sposób zdobyć gola przeciwko Warcie. No na koniec, Marcinie, chciałbym jeszcze ciebie dopytać, bo mówiliśmy o tej sytuacji kadrowej Warty Poznań, że ona pewnie wymagałaby gdzieś pewnych korekt. Gdzie ty widzisz największe potrzeby w drużynie zielonych? Gdzie jeszcze powinna Warta dokonać wzmocnień? Warta jak to klub o niskim budżecie, no będzie to przeciągała do samego końca, żeby po prostu zapolować na jakąś transferową szansę. No zgadza się. Wiemy, że Warcie każdą złotówkę liczy się bardzo dokładnie i na pewno nie możemy się spodziewać jakichś tutaj transferowych hitów. Być może to też będzie zawodnik taki last minute na koniec okienka transferowego. No też nie ma co się czarować. No też dla wielu zawodników pewnie Warta, poznając przy całym szacunku, nie jest klubem pierwszego wyboru.
Natomiast jeśli chodzi o pozycję, no myślę, że to łatwo zauważyć, że tu gdzieś w formacjach ofensywnych, tak, tutaj nie wiem, może ofensywny środkowy pomocnik by się przydał, może jeszcze skrzydłowy, może lewoskrzydłowy, bo też przecież ma Warta braki. No ja tutaj przede wszystkim widzę tutaj najwięcej mankamentów jednak w ofensywie. Bo trzeba pamiętać właśnie tutaj też nawiązując do słów Bartka, że Warta generalnie zawsze miała problemy z kreowaniem sytuacji, to znaczy nie stwarzała ich zbyt wiele, ale były mecze, że była Warta do bólu skuteczna, tak? Z dwóch sytuacji potrafiła strzelić jedną, a nawet dwie bramki, tak? Albo nawet z pół sytuacji bramkę Warta potrafiła strzelić i zdobyć punkt, czy nawet wygrywać mecze. No to też oczywiście trochę zawsze było tego szczęścia, ale na szczęście oczywiście nie można opierać całej gry czy filozofii gry, dlatego no, brak właśnie jakby tych sytuacji, bo właściwie w Radomiu, czy nawet przeciwko Legii, nie licząc na początku meczu, no brakowało tych sytuacji, no, a to jest jakby też pokłosie, że brakuje zawodników, którzy potrafią właśnie takie sytuacje kreować. I to mówił prosto z San Francisco Marcin Pawlicki z Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo ładne tło, dziękujemy Marcinie za to, że byłeś dzisiaj z nami. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy również Bartkowi Aleksandrowiczowi z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, który również dzielił się z nami swoimi opiniami dotyczącymi Lecha i Warty. Dzięki Bartku. Dziękuję serdecznie. Państwu również dziękujemy za uwagę. To był program Fan Club Studio i ja cały czas na koniec tego programu życzę, żeby następna kolejka była zwycięska dla obu poznańskich drużyn. Te kończymy z połowiczną radością, bo zwycięski Lech, ale przegrana Warta Poznań. Oby w następnej kolejce wyglądało to już lepiej. Mateusz Kuźniewski, kłaniam się, dziękuję. Do zobaczenia.